Witajcie. Tematem dzisiejszego filmu jest roślina pochodząca z kraju, gdzie potomkowie złoczyńców chodzą do góry nogami, kangury robią zalistonoszy i jest 24 razy większy od Polski. Jak się pewnie domyślacie, chodzi o Australię. A roślina, o której chcę powiedzieć, to hygrofila angustifolia, czyli po polsku nadwódka wąskolistna. Oprócz Australii, jej naturalnym środowiskiem jest także okolica, czyli Nowa Zelandia i Indonezja. Hydrofila angustifolia jest rośliną okolic podmokłych. W naturze raczej zobaczycie ją nad wodą niż pod nią. Dorasta do 1,5 metra tworząc niezły krzaczor. Pod wodą roślina jest jasnozielona, czym kontrastuje z innymi ciemniejszymi roślinami. Ponad wodą przyjmuje barwę czerwono-brązową. Taką barwę przyjmują też czubki roślin dorastając do tafli wody. Generalnie jest to roślina, która powinna udać się w każdym akwarium. Tolerancja dla warunków, w których żyje, jest naprawdę ogromna. Standardowe temperatury w naszych zbiornikach, czyli 24-26 stopni Celsjusza, odpowiadają jej w całej rozciągłości. Woda nie ma dla niej specjalnego znaczenia. Ważne, żeby była i to dość czysta. Wytrzymuje szerokie spektrum twardości wody. W bardzo miękkiej liście zaczynają się rozpadać, w zbyt twardej kruszeć, ale to i tak nie hamuje wzrostu rośliny. Na światło reaguje wielkością liści, w zbyt małym liście są małe. Im większe światło, tym większe liście. W naturze roślina rośnie raczej w cieniu, w świetle rozproszonym, ale z doświadczenia wiem, że można jej swobodnie dać światło nad samą rośliną i będzie się bardzo ładnie rozwijać. Hygrofila angustifolia ma zdrewniałą łodygę. W akwarium, czyli pod wodą, jest ona po prostu twarda, ale kiedy roślina wyjdzie z wody, łodyga zaczyna drewnieć, tworząc wytrzymały krzak. Oczywiście akwaryście nie za bardzo zależy, żeby wyłaziła. I tu następuje najprzyjemniejsza rzecz, o jakiej marzą akwaryści, czyli cięcie. Tą hygrofilę można ciąć jak trawnik. Co więcej, można to robić z zamkniętymi oczami. W filmie o cięciu roślin łodygowych mówiłem, jak to się robi. I oczywiście hygrofila angustifolia całkowicie podpada pod te sposoby cięcia. Natomiast jeśli warunki jej sprzyjają, to można ją po prostu ciąć równo z linijką i daje wam gwarancję, że bez problemu odbije, wypuści nowe łodygi i znacznie się zagęści. Roślina w czasie wielomiesięcznego cięcia przechodzi metamorfozę. Na początku, kiedy posadzona jest tylko jedna łodyga, jest zwykłą hygrofilą. W miarę cięcia i zagęszczania staje się z wyglądu superhygrofilon. Tworzy wtedy las długich, cienkich liści i jest świetnym tłem dla innych roślin. Niestety nie da się zagęszczać tej rośliny w nieskończoność. W pewnym momencie należy całą roślinę usunąć i posadzić tylko pojedyncze łodygi. Sadzona łodyga nie musi mieć żadnych korzeni. Ukorzenia się sama, robi to bardzo szybko i tworzy bardzo mocny system korzeniowy. Dlatego lepiej roślinę wyciąć niż wyrywać. Hygrofila angustifolia będzie rosła praktycznie w każdym podłożu, ale powinno ono być jednak dość zasobne, bo większość pokarmu roślina podejmuje przez korzenie, czyli z podłoża. Choć u mnie roślina wrzucona do samej wody, często podmienianej, radzi sobie znakomicie bez żadnego podłoża, ale może to dlatego, że wyrosła ponad wodę. W literaturze jest napisane, że roślina powinna być oświetlana przez 12 godzin. Moje akwaria są w większości ustawione na 10-godzinny dzień oświetlania zbiornika, i według mnie taki czas świecenia jest całkowicie dla tej rośliny wystarczający. Hygrophila angustifolia, podobnie jak większość nadwódek, ma jeden minus – tracenie dolnych liści. Gęsta korona liści zacienia dolne partie rośliny i niższe liście zaczynają żółknąć, dziurawić się i odpadać. Pozostaje po nich goła łodyga z dużą ilością korzeni. Nie wygląda to zbyt atrakcyjnie, dlatego zawsze zalecam, aby przed hygrofilą sadzić niższe rośliny albo stawiać jakieś ozdoby akwarystyczne w postaci skał, korzeni czy lignitu, aby ten dół rośliny zasłonić. Hygrofila angustifolia jest rośliną, która powinna się udać w każdym zbiorniku. Nie dość tego, świetnie wygląda, kiedy już się rozrośnie i zostanie kilka razy przycięta. Szczerze polecam ją wszystkim początkującym, jak i zaawansowanym akwarystom. Może być zarówno pierwszą rośliną w danym akwarium, jak i przemyślanym elementem wystroju.